Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem The Rockboy, witam wszystkich na moim nowym kanale. I pierwszą grą, w jaką sobie zagramy, będzie Alan Wake 2. Także zaczynamy, zapraszam wszystkich do oglądania. Mam nadzieję, że będziecie się równie dobrze jak ja bawić. To tak, zaczniemy sobie. Poziom oczywiście normalny, nie chcę, żeby było za łatwo ani za trudno. No i okej. Looking for an answer. Sometimes it would be better to live with that hope without ever knowing the full story. In a horror story, there are only victims and monsters. And the trick is not to end up as either. But trapped by the genre, we are all ripped to pieces along the way. This is not the story I hoped it would be. This is not the ending I wanted. This story will eat us alive. This story is a monster. And monsters wear many faces. Okej, zaczynamy. Nie wiem, czy nie jest to jezioro z pierwszej części. No, tereny wyglądają super. Początek dość mroczny. Fajnie wygląda ta góra. Oddali, ten las też super zrobiony. Dobra, zobaczymy dalej przed nami. Jest to moje pierwsze podejście do Alana Wake'a 2. Jakiś rok temu odświeżałem sobie Alana Wake 1, zagrałem w remaster. Okay. Pierwszą część grałem chyba w 2011 roku, jeszcze jako taki mały dzieciak z gimnazjum. Pamiętam, że mocno wtedy mnie wciągnęła ta gra. Bardzo mi się spodobała, także mam nadzieję, że dwójka będzie równie dobra, o ile nie lepsza. No z tego, co czytałem w recenzjach, czy też jakieś urywki u kogoś oglądałem, to wygląda to mega fajnie. Przedzieramy się przez ten las. Chciałbym kiedyś zobaczyć na żywo tak ogromne drzewa, naprawdę są mega piękne. Mały straszak. Idziemy dalej. Słychać coś wokół nas. No, to się miało zaczynać. A jeszcze. Ej, tutaj. Thank you.
tam mamy? Latarnia. Ale chyba trzeba iść tędy. Aha. O, coś czuję, że to jest początek końca tego gościa. O tak. Trzeba iść na nich, czy uciekać jakoś? Aha. Okej, ucieczka nic nie da. Uciekajcie, bo też stracicie serca. Mocny początek. Podoba mi się to. Ale w sumie tego mogliśmy się spodziewać. Bardzo podoba mi się klimat tej gry. Taki mroczny, detektywistyczny. Z tego co słyszałem, będzie sporo takich zagadek, także... Początek mocny. Hey kiddo, how are you? I'm good, mom. How are you? This trip might take a little longer than I thought. I'm sorry I've been gone so much lately, Logan. Oh my god, mom, it's not your fault. People get all murdery. What happened? Just work stuff. Right. Well, Dad and I are just watching the latest episode of Night Springs here. Mom, it's so good. No spoilers! I'll let you get back to the show. You were supposed to wait and watch with me. I love you both. This is what happens when you go on work trips, Mom. Love you too. And say hi to Casey. Tell him to stop brooding so much. Logan? I will. Bye, kiddo. Logan thinks you should try cheering up. Snarky kid. Wonder where she gets that from. It can't be a coincidence that another body turns up just as we arrive in town. Feels like the killer's leaving us a message. I'm glad you're on this case with me, Anderson. It's right up your alley. You should take lead. Think of me as the backup. Okay. Any words of advice? Nothing that would cheer anyone up. Gęsty klimat. Trzeba przyznać. Here we are. Cauldron Lake. Time to get to work. A deputy was supposed to be here to show us to the crime scene. There's the car, so where's the deputy? Eaten by a bear? I'll check out that map. Rozdział pierwszy, zaproszenie. Okej, okay. Klimat, rodem z archiwum Mix, z najlepszych odcinków. Spójrzmy na mapę, a możemy sobie ją wziąć, okej. Okay. No, całkiem sporo. Będziemy mieli do zwiedzania.
Ciekawe, jak nas gra do tego wszystkiego doprowadzi. Czy będziemy mieli jakiś taki wolny wybór, czy raczej będzie to bardziej liniowo? Okej. Graficznie muszę przyznać, że wygląda to mega dobrze. Tym bardziej, że gram na najwyższych ustawieniach w rozdzielczości 2,5K, także jest na co popatrzeć. Okej. Idziemy dalej, nie przedłużając. Agent Casey, right? Sheriff Breaker said you'd be coming by to take over the case. You're half right. Anderson? Saga Anderson. I'll be leading this case. Seems you already know my partner, Alex Casey. Shoot. Sorry about that, ma'am. I'm Deputy Mulligan. I just figured that, you know, that... When are those damn feds gonna show up, Mulligan? Federal agents right here, Thornton. My partner Thornton, down at crime scene. He's not what you call the sharpest axe in the shed. Right here? What do you mean? Are they with you? Oh, shit! They didn't hear me, did they? Okej, nie będziemy na początku dość niemili. Were there any witnesses? Yeah, a couple out-of-towners. I wonder what they were doing sneaking around the woods at night. Mention the city folk. It's pretty suspicious. Not that we have anything against city folk, cried Thornton. But don't worry. Sheriff Breaker took him back to town a while ago. I want to see the body. How do we get there? Oh, sure. That's real simple. Just through the hole in the fence, down the hill towards the lake, around the old convenience store. You can't miss it. Everything's been closed since the area was fenced off. The store, the campground, all of it. Hey, Mulligan, tell him I'm here, waiting. I'll show him around. They got it, Thornton. Przyjemniaczek. Widać, że nie lubimy FBI tutaj. No dobra, nie będziemy go zaczepiać o to. Przechodzimy dalej. Before we get to the crime scene, there's time to review the facts of the case so far. Make sure I'm seeing the clues clearly. Możesz otworzyć tablicę dochodzeniową w miejscu umysłu. Okej, tablica dochodzeniowa. Co to takiego? The mind place. My version of the mind palace technique. To sift through clues and work the case. Building the mind place again for each case. Using each field office as a model in my head. Bardzo fajny pomysł. Podoba mi się takie biuro dochodzeniowe. Też świetny klimat. Okej, rozejrzyjmy się tu trochę. Czy coś tu jest? Z góry ostrzegam, że jeśli gram w takie gry, to staram się sprawdzać każdy zakątek, także przygotujcie się na to, że będzie sporo eksplorowania. Ale mam nadzieję, że nie będzie wam to przeszkadzać. Po prostu lubię zajrzeć wszędzie, gdzie się da, zebrać jakieś przedmioty do zebrania. Tak, żeby nie ominąć żadnej zawartości gry. Okej, zobaczmy, co to jest ta tablica. Everything we know about the previous murders. Worth taking another look. Tablica dochodzeniowa jest techniką umysłową, dzięki której Saga może analizować wskazówki i prowadzić śledztwo. Okej. Możesz teraz swobodnie przyjrzeć się tablicy dochodzeniowej lub nacisnąć Escape, żeby wyjść. Okej. Dobra, przyjrzyjmy się temu trochę. Zaginięcie ofiary zgłoszono w 2010. Metoda zabójstwa. Drobne podobieństwo w morderstwach. Blizna jedynym, co łączy wszystkie ciała, ale nie przyczyną śmierci. Uraz klatki. Pośmiertny kontakt z wodą. Dwie ofiary były pośnieczone, skrępowane, związane lub spięte pasami.
Ostatnia ofiara zginęła na skutek poważnego urazu klatki piersiowej. Pasuje do ofiary z 2018. Trudno to potwierdzić z uwagi na stan zwłok. Zwłoki są napuchnięte, co wskazuje na utonięcie, ale tylko jedna ofiara została znaleziona w wodzie. Okay. Profil zabójcy. Ofiara numer 3 była pokryta nieczytelnymi tatuażami. Może to wiadomość od zabójcy albo ich sztuka. Pomijając ich zaginięcie w 2010 roku, ofiary na pierwszy rzut oka nie mają ze sobą nic wspólnego. Zabójca może być sportowcem lub myśliwym. Wcześniejsze morderstwa. W okolicy miasteczka Bright Falls doszło do serii morderstw. Ustalenie, co je łączy, pomoże nam znaleźć zabójcę. Okej, czy gdzieś tu możemy coś kliknąć, coś sprawdzić? Tu mamy mapę, tablicę, sprawy. Okej, tu na razie nic nie ma. Cele. Udaj się na miejsce zbrodni, spotkaj się z zastępcą Thorntonem przed sklepem. Okej. Dobra, to na razie chyba tyle. Close to cracking it. We're just getting started. Let's head down the hill to the crime scene. Odwiedzanie miejsca umysłu nie zatrzymuje gry. Nature gives me a headache. It's too much sky. Coś tu można znaleźć, podnieść. Okej, chyba nie. Tutaj. Takie boczne ścieżki, ale nie wiem, czy coś tu będzie. To jakiś namiot. Hey Casey, you putting me in charge. Why now? Look, Anderson, you're a better detective than I am. You've cracked cases that had the rest of us baffled. I don't want to slow you down. Are you thinking of retiring? You know what happens to cops who say this is their last case. Real funny, Anderson. Tu coś mamy? Nie. Tutaj na razie chyba nie można. Dobra. Lecimy dalej. Zajdziemy sobie jeszcze tutaj. Gazeta. Chaos na Cauldron Lake. Napad szału w domkach letniskowych. Niezidentyfikowany mężczyzna atakuje wczasowiczów w środku nocy. Niedziela, śrankowy, sobotni wieczór pęgrzlowania i późnego łowienia ryb został gwałtownie zakłócony przez tajemniczego napastnika, który zaatakował gości parku, wywołując chaos i spustoszenie przy domkach letniskowych. W zdarzeniu ucierpiały 3 osoby, jedna trafiła do szpitala okręgowego. Policja z Bright Falls, która jeszcze nie wydała oficjalnego komunikatu, utrzymuje okolicznych mieszkańców w niepewności w kwestii tego, czy napastnik pozostaje na wolności. Świadkowie zdarzenia byli wyraźnie wstrząśnięci. Jeden z nich powiedział: śmialiśmy się i piekliśmy pianki, a po chwili usłyszeliśmy krzyki dochodzące z domków. Nie wiedzieliśmy, co się działo, więc wezwaliśmy policję i zaczęliśmy uciekać w przeciwnym kierunku, stwierdził Kurt Mill. Inny naoczny świadek, który woli nie ujawniać tożsamości, powiedział: pojawił się znikąd. Raptem mój pies zaczął ujadać jak szalony, a z pomiędzy drzew wybiegł ten psychol. Chyba już nigdy nie poczuje się w tym lesie bezpiecznie. Przedstawiciel właściciela domków, który pragnie zachować anonimowość, przypomina klientom: jeśli zaplanowali państwo pobyt w naszych pięknych domkach letniskowych tego lata, proszę się z nami skontaktować. Być może będziemy zmuszeni przesunąć niektóre rezerwacje ze względu na stan wynajętych domków. Przedstawiciel właściciela przypomina również potencjalnym klientom o cudownych udogodnieniach opisanych w ulotkach i na stronie internetowej, która jest naprawdę ładna. Najnowocześniejsza. Mój bratanek ją zrobił, prawdziwy z niego geniusz komputerowy, okej? Okay? Okej, okay, czyli tutaj mamy kilka różnych artykułów. Przewinę je w dół, tak żeby ich nie czytać i nie przedłużać za bardzo. Jeśli ktoś będzie chciał, to sobie możecie zatrzymać. Czy gra w piłkę nożną tenisa? Otóż nie. Co tu już mamy? Nie za wcześnie myśleć. Zaginiony Doberman znaleziony na szlaku. Okej, okay, czyli tu są jakieś wycinki z gazet. Dobra. Czy to można podnieść? Nie. To po prostu tu możemy tylko przeczytać. Dobra. Dobra, czyli są też takie znajdźki do przeczytania. Okej, okay, idziemy dalej.
Stairs are out. You okay to jump down? I'm not that old. Nie wiem, za nic nie ma, nie? Your pick. Ta potężna góra w oddali to nic innego jak tylko Mirror Peak, charakterystyczny punkt orientacyjny wznoszący się nad Cauldron Lake. Pod odpowiednim kątem jej piękna sylwetka widoczna będzie na spokojnej tafli jeziora, odbita w całej swej odwróconej okazałości. No, trzeba przyznać, że ta góra jest piękna. Zwłaszcza z tego punktu tutaj, no, to im wyszło świetnie. Dobra, lecimy dalej. Czy tu coś będzie? Ścieżka jakoś tu prowadzi, tylko nie wiem, czy to nie jest... Okej. Okay. Najpierw pójdziemy tutaj. Dobra, najpierw pójdziemy tu, gdzie jest bliżej. Ale wydaje mi się, że tutaj będziemy jeszcze mogli pójść w dalszej części gry, więc nie wiem, czy panie się tu na siłę jest teraz zasadne. Może na razie nie. Wrócimy do naszego partnera. Będziemy kontynuować. Że dość otwarta jest gra, także... A nie, poczekajcie, to skoro on coś takiego mówi, to może jeszcze udajmy się tutaj na górę. Okej. Okay. Okej. Magiczna ściana, dobra. Nie było tematu. Not a bad place to get murdered. If getting back to nature is your thing. Damn. Should have brought an umbrella. I like the rain. The only thing around here that feels like home. You think the local law had the sense to put up a tarp? If they did, next coffee's on me. Budka telefoniczna w takim miejscu, okej. I want to walk around for a minute. You know where to find me. No dobra. Skoro podają takie teksty, że ona sobie chce tędy pochodzić, skorzystajmy z tej okazji. Strasznie dużo ścieżek, którymi tu można się gdzieś udać. Czy my tu coś znajdziemy, czy to jest po prostu takie jak na razie bezsensowne chodzenie? O, tu coś mamy. Witch's Hut. Tu żyła wiedźma z nad Cauldron Lake. Strzeżcie się, jej duch może nadal nawiedzać to miejsce. Okej. Okay. Podejrzewam, że jak będziemy tutaj odwiedzać ten obszar w nocy, to coś się tu właśnie pojawi. Kurczę, ile jest różnych ścieżek. Wiadomo, gdzie się tu udać. Ja się wszystko by się chciało zbadać. A nie chcę też za bardzo uciekać od fabuły. No ale dobra, sprawdźmy sobie ten domek, o ile da się tu wejść. Da się. Czy mamy jakąś latarkę? O nie, dobra, nie będzie potrzebna. Co my tu mamy? Coś do podniesienia? Chyba nie. Dobra. Dobra, nie przedłużajmy zbytnio z tą eksploracją. Wróćmy do naszego partnera. Podejrzewam, że będzie ten teren potem otwarty i dostępny dla nas, także... Także kontynuujmy fabułę. I'm gonna go check something out. Be right back. Got it. Deputy Thornton, I take it. That's me, at your service, ready to get this case solved. Now the body's behind the store. Come on, I'll show you. Okej, idziemy za nim. So, FBI, huh? That's so cool. Hunting down psycho serial killers and shootouts with the mob? You forgot the UFO cover-ups. What? Those are real?
You guys hiring? Thornton, he's choking. Let's just see this body, shall we? Okej, mamy ciało tego gościa z początku. Now this is the scene of the crime. We found him on the table. Now he didn't touch nothing. Okay. You know, procedures and stuff. Thanks, deputy. No tarp. You owe me a coffee. Okay. Let's start by examining our guest of honor. Does this fit the MO of the previous murders? Okay, zbadajmy go. Body is positioned on the table. Ritualistic. Odblokowano pierwszy kluczowy obraz. Możesz umieścić go na tablicy dochodzeniowej w miejscu umysłu. Okej, sprawdźmy to. C pozwala Sadze przejrzeć aktywne wskazówki. Za pomocą lewego przycisku myszy możesz wybrać kluczowy obraz i umieścić go na tablicy dochodzeniowej. Okej. Jest to zbrodni Coldrum Lake. Another body turns up just as we arrive in town. Coincidence? Umieszczenie kluczowego obrazu na tablicy dochodzeniowej rozpoczyna nowy wątek śledztwa. Kolejne zwłoki zostały znalezione w lesie niedaleko Bright Falls. Idealne wyczucie czasu. Muszę sprawdzić, czy ma to jakiś związek z zabójstwami, którymi się zajmujemy. Okej. Okay. Czyli mamy pierwszy element, nowy wątek śledztwa. Kluczowy obraz umieszczony na tablicy pozwala sformułować nowe pytanie. Pasuje do poprzednich zabójstw. Okej, okay, kontynuuj. Zadania można przejrzeć na tablicy dochodzeniowej i w liście celów. Kontrol. Zbadaj miejsce zbrodni. Możesz teraz swobodnie przeanalizować tablicę dochodzeniową lub wyjść za pomocą Escape. Okej. Okay. Czy możemy coś tu jeszcze poklikać? Nie, tylko to. Dobra, to zbadajmy to miejsce zbrodni. Chyba tutaj na razie nie ma nic do... Wcześniejszy morderstwo. A, to jest to wszystko, co mieliśmy. Dobra. Możesz zebrać wskazówki z ciała, żeby rozwinąć śledztwo. Okej. Okay. Zacznijmy. Asy transportowe. Inside stab wound. Chest cut open. Heart removed. Ok, trzy dostępne wskazówki. Wracamy do tablicy. Nowo odkryte wskazówki mogą być umieszczane na otwartych pytaniach. Ok. Czyli teraz tak. Jeśli dobrze pamiętam to, dodajemy. Serce zostało usunięte, a potem zostawione na stole obok ciała. Czyżby ktoś przerwał trwającą zbrodnię? No tak, została przerwana. Tam widzieliśmy, że ta dwójka osób... Padła na nich, na tych gości z kultu. Także serce zostawiono obok, dobra. Pasy ładunkowe do skrępowania ofiary. Okej, okay. A czyli tak. Jaki sugerują, że ofiara żyła, kiedy została skrępowana. To pasuje do pozostałych spraw. Dobra, i jeszcze ta jedna. Heart removed from chest, strapped by the wrists. Definitely matches the previous murders. But this time the heart and the straps were left behind. More clues to work with. This makes four murders that we know about. Wskazówki odpowiedziały na otwarte pytanie i odblokowały dedukcję. W toku śledztwa odblokujesz nowe pytania aktualizujące listę celów. Okej. Kto był ofiarą? Kim byli zabójcy bądź zabójca? Możesz sprawdzić zaktualizowaną listę celów, naciskając Ctrl. Dowiedz się więcej o ofierze, dowiedz się więcej o zabójcy. Możesz teraz swobodnie przeanalizować tablicę dochodzeniową lub wyjść z Escape, żeby zebrać nowe wskazówki. Okej, okay, nie wiem, czy mamy coś tutaj do dodania jeszcze. Nie mamy dowodów na ofiarę. W sensie na zabójcę. Musimy z kimś porozmawiać o ofierze. Dobra, wracamy do tego gościa. Kto jest naszym ofiarą? Kto zabił go? Need to find more clues. Okay, przeszukujemy coś. Large amount of blood on the table. The victim died here. Okay. Multiple people were here. Multiple killers? Wiele osób, wielu morderców. No tak, widzieliśmy tam, że było tutaj kilku.
Szukajmy dalej. Dowód numer 4. Someone left in a hurry. Knocked the tripod over. Was it for a camera? Someone was drinking beer. They spent time here. Waiting. Was he killed here or brought here after? For display. No właśnie. Any idea who the victim is? Oh, I sure do. His name is Nightingale. He was FBI. He came to town about 13 years ago. Now, I haven't heard a word about him since. Well, until now. Nightingale? Robert Nightingale? Oh, yes. You probably knew him. Brothers in arms. Oh, and sisters. Robert Nightingale. Nie wiem, czy on nie był w pierwszej części też gry. Był tam taki detektyw, który ścigał wtedy Alana Wake'a, ale nie jestem pewien, czy to była ta sama osoba. Ofiara to Robert Nightingale, ostatnio widziany w Bright Falls 13 lat temu. Nie odzywał się przez 13 lat. Dlaczego pojawił się teraz? Gdzie był? Gdzie to dajemy? No właśnie, nie tu. U zabójców, tak jest. Okej, okay, dobra, wróćmy tam. Oj, sorry. Aha, tu jeszcze ekwipunek. Miejsca na talizmany pozwalają ci wyposażyć się w nie, wzmacniając tym samym możliwości sali. W tych miejscach można umieszczać tylko talizmany. Okej, okay, coś nowego. Mamy broń, mamy amunicję. Większe maksymalne zdrowie. Dowiedz się więcej o ofierze, dowiedz się więcej o zabójcy. Okej. Okay. Czy on coś ma nam jeszcze do powiedzenia? Chyba nie. Czy tu coś jeszcze wokół tego mamy? Może nasz... O, właśnie. So you knew our victim. Well, I didn't recognize him in his current state. But yeah, I ran into him a few times at Quantico. Never worked any cases together. After his partner got killed in the field, he went off the deep end. Got the boot pretty quick after that. Dedukcja dostępna. Ikonki w lewym dolnym rogu symbolizują kluczowe informacje następne miejsce umysłu. Co wydarzyło się po tym, jak go zwolnili? I only know the rumors. Depression led to booze, booze led to paranoia. He got some wild ideas in his head, chased ghosts until he fell off the map. Guess he ended up here. I bet there's more to that story. But no happy ending. A więc zaginął w 2010. Nightingale went missing 13 years ago, 2010. The same as all the other victims. Certainly fits the pattern. Makes me wonder what was going on that year. Probably something this town wants to forget. Okay, wróćmy. I think that's everything. For now at least. Mm-hmm. Anything clicking yet? Not sure. Need to think about it. No właśnie, wróćmy jeszcze do tablicy na chwilę, bo coś nam tutaj przybyło. Casey. Nightingale stracił panowanie nad sobą. FBI go zwolniło. To idzie tu. Jest. Robert Nightingale, ex-FBI, came to Bright Falls 13 years ago. Dokument tożsamości ofiary. Robert Nightingale był były agent FBI. Jego stan psychiczny budził wątpliwości, kiedy zaginął. Okej, okay, a to możemy tu? Tak jest. Bootprints indicating multiple killers. Quite the party. Z premedytacją czy spontanicznie? Wydaje mi się, że to będzie tutaj, tak jest. Obserwowali to miejsce, popijali sobie zimne piwko, czekając na naszą ofiarę. Kolejny statyw obok ciała. They planned for the murder to happen here, passing the time with equipment ready. They were waiting for him. But why Nightingale? He's been missing for 13 years.
Why here? Why now? Profiling. Get into the subject's head. See what they saw. Feel what they felt. Use whatever I know about them to guide my intuition to a revelation. Piece it together. Możesz użyć profilowania w miejscu umysłu Sagi, żeby zajrzeć do umysłu podejrzanego lub ofiary. Okej, ale to zrobimy sobie już w następnym odcinku. Dziękuję wam wszystkim bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało. Wiem, że jestem jeszcze trochę skrępowany, ale to jest pierwszy odcinek, który nagrywam na tym kanale. Także wybaczcie mi, jeśli coś było nie tak. Gdzieś wszedłem w słowo bohaterom. Czy jest to jeszcze takie trochę dość sztywne, ale mam nadzieję, że z każdym kolejnym odcinkiem będzie wyglądało i brzmiało to dużo lepiej. Także jeszcze raz dziękuję wam wszystkim bardzo za uwagę. Słyszymy się następnym razem na kolejnym odcinku. Trzymajcie się, do zobaczenia, hej!